przemocy! Stop przemocy! Prezydenci, burmistrzowie miast i wójtowie już w tej chwili powinni brać się do roboty, przygotowywać razem ze swoimi urzędnikami i we współpracy, co jest bardzo ważne w tym momencie, organizacjami społecznymi, partnerami społecznymi, które na co dzień zajmują się ochroną praw zwierząt, przygotować te programy, które następnie będą uchwalane przez Rady Gmin. Zwiększamy odpowiedzialność samorządów za zwierzęta. Zwiększamy także odpowiedzialność tych, którzy hodują zwierzęta. Będzie zakaz sprzedaży zwierząt na targowiskach w sposób, w warunkach uwłaczających ich godności. Więc to jest wszystko bardzo, bardzo istotne i mam nadzieję, że tego typu działania spotkają się ze zrozumieniem większości posłów, takich posłów, którzy są przyjaciółmi zwierząt. Dziękuję Państwu za obecność, dziękuję, że jesteście Państwo z nami. To jest bardzo ważny głos, obywatelski głos, który pomaga nam wszystkim w podjęciu właściwych decyzji. Bardzo serdecznie witamy posłów, którzy przez dwa ostatnie lata pracowali nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Witamy posłów parlamentarnego zespołu przyjaciół zwierząt. Czekamy z niecierpliwością na pana posła Suskiego, który jest autorem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Jest teraz w Sejmie. Jeżeli przyjdzie, bardzo państwa serdecznie proszę o duże brawa, dlatego że naprawdę dzięki temu posłowi jest szansa na to, że nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt zostanie jutro przegłosowana. Bardzo serdecznie witam panią Joasię Muchę, która jest członkiem parlamentarnego zespołu przyjaciół zwierząt. Przewodniczącą, właśnie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim Państwu, że jesteście tutaj z nami, bo to jest naprawdę wielkie, wielkie wsparcie tuż przed głosowaniem. Mamy już deklarację wszystkich klubów parlamentarnych, że zagłosują za projektem. Ważne jest jeszcze, żeby zagłosowali bez poprawek, żebyśmy w tej kadencji zdołali ten projekt zamknąć i wszystko wskazuje na to, że tak się stanie. Proszę Państwa, tak się stanie. I naprawdę uważam, że w dużej części to również Państwu to zawdzięczamy dzięki temu, że to poparcie jest tak żywe i tak widoczne. Szanowni Państwo, kiedy te 2-3 lata temu nawet, Pani Ewo, zabieraliśmy się za temat zwierząt, powiem tak, nie wiedziałam za co się biorę. Nie sądziłam, że będzie tak trudno. Nie sądziłam, że ten projekt będzie tak trudny do wprowadzenia, tak trudny do przygotowania. Miałam momenty załamania w całej tej naszej pracy, ale najważniejsze jest to, że naprawdę udało się. Naprawdę mamy nowy projekt, mamy dużą poprawę, a jeśli tak się złoży, że będziemy pracować również w następnej kadencji, to już myślimy o kolejnych nowelizacjach, o kolejnych ustawach, między innymi o obowiązkowym chipowaniu psów, więc jeszcze będzie się działo. Dziękuję serdecznie za wsparcie. Wśród nas radni Warszawy, oddaję im głos. Witam Państwa serdecznie, dziękuję za to, że dzisiaj jesteście. Widzę, że są posłowie ze wszystkich partii, którzy w tej reprezentacji gwarantują, że dzisiaj wszyscy, a przynajmniej większość Sejmu zagłosuje na tak. Jako radny miasta w imieniu Rady Warszawy mogę powiedzieć, że też głosowałbym na tak.
Od dawna przypominam o tym, że w Warszawie potrzebne jest nowe schronisko. Paluch jest przepełniony, tam są bardzo duże problemy. Dzisiejsza ustawa, jeżeli przejdzie, a jestem przekonany i głęboko wierzę w to, że przejdzie, na pewno pomoże Warszawie i wszystkim samorządom, a na pewno je zobliguje do tego, żeby zajmowały się sprawami zwierząt. To ze strony samorządu. Musimy pamiętać o tym, że zwierzęta trzeba kochać, a nie nimi handlować. To nie jest towar, to nie jest rzecz. Musimy się nimi opiekować. Jestem pewien, że dzisiejsza nasza obecność tutaj spowoduje, że posłowie, co dzisiaj zagwarantowali nam, zagłosują wszyscy na tak. Gorąco popieram. Ale jeszcze jest schronisko pod Cimajołem. Tak jest. Może pan stawić na tym słowie, to będzie. Mamy szczególnego gościa, zapraszam do zabrania głosu pana Stanisława Tyna. Witamy serdecznie. Dzień dobry państwu. Bardzo jestem rad, że mogłem uczestniczyć w tej manifestacji. Poprzeć ustawę, która miejmy nadzieję, że będzie w jakimś tam stopniu skuteczna, żeby poprawić los zwierząt, który delikatnie mówiąc jest specjalnie zachwycający. Więc bardzo liczę na to, że nasza tu obecność dziś będzie pomocna. Dziękuję. Dziękuję państwu. Witamy wszystkich posłów popierających nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Ale pani odsłoni tych posłów. Bardzo serdecznie witamy pana posła Tomczykiewicza, przewodniczącego klubu parlamentarnego PO. Bardzo serdecznie witamy panią Magdalenę Kochan, która bardzo nam pomogła w Sejmie, jeżeli chodzi o nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Bardzo serdecznie witamy pana posła Suskiego, posła PiS-u, też wspomagającego ustawę o ochronie zwierząt. Zwierzęta nie muszą dzielić, zwierzęta łączą. Najserdeczniej witamy pana posła Pawła Suskiego z PO, który jest... Brawo! Brawo! Paweł! 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 Koalicja SUS. Czy pan przewodniczący mógłby zabrać głos? Witamy serdecznie. Ogłaszamy, że zgodnie wszystkie kluby poparły tą ustawę. No i wkrótce będziemy mogli się cieszyć z funkcjonowania tej ustawy. Jestem przekonany, że pan prezydent jak najszybciej podpisze tę ustawę, jeżeli tylko trafi do niego. Są łańcuchy, tylko niech nie zepsują. I dziękujemy oczywiście dwóm panom Suskim, którzy w imieniu swoich klubów pilnowali, żeby ta ustawa była dobrze procedowana i miała kształt oczekiwany przez wszystkich tych, którzy kochają zwierzęta. Oddaję im głos. Myślę, że jeszcze w następnej kadencji będzie nad czym pracować. Rzeczywiście kwestia łańcuchów nie została dopracowana, no ale tempo prac nad tą ustawą najpierw było bardzo wolne, później bardzo szybkie. Cieszymy się, że ten projekt wejdzie w życie, bo wejdzie w życie, nie ma poprawek, wszystkie kluby popierają, ale jest to projekt, nad którym jeszcze trzeba będzie w następnej kadencji popracować. Także obiecujemy, Zespół Przyjaciół Zwierząt w następnej kadencji też popracuje nad poprawą bytu zwierząt. A gdzie będzie lista głosowania? Szanowni Państwo, chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować Wam wszystkim. Przede wszystkim organizacjom, które strasznie mocno wspierały mnie i osoby przygotowujące nowelizację. W związku z tym chciałbym podziękować Krystynie Stroczyńskiej, Ewie Gebert, Kasi Katarzynie Śliwie-Łobacz za wsparcie, Annie Chodakowskiej i wielu, wielu innym osobom. Dla pań Zemira mam tutaj taki mały prezent, ja fotografuję też i jest to dowód na niezwykłą miłość psa do człowieka, słynny Bobby z Edynburga, który w 1858 roku stracił swojego pana i na grobie, jego grobie przeżył 14 lat. Towarzyszył mu do końca swoich dni. Jest to Bobby ze cmentarza Grave Rears
I taki tryptyk chciałbym podarować Krystynie Sulczyńskiej, prezes Fundacji Emir. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wszystko. Brawa dla zwierząt! 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 Głosujcie na tak! 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 Głosujemy! Głosujemy! Specjalnie to przyjaciół. Panowie, czy można znowu poprosić o uścisk dłoni między panami? Porozumienie ponad partyjne! Rodzinny sukces. Paweł twierdzi, że nie jesteśmy rodziną. Ja mówię, że pewnie jesteśmy, więc to już wy musicie ustać. I organy ścigania, policjantki, policjanci, macie być bardziej aktywni w ściganiu i egzekwowaniu prawa o ochronie zwierząt. I prokuratorzy też. Ja wam to mówię, który kiedyś wami kierowałem jako minister spraw wewnętrznych. Panie pośle, czyli prawdą jest również to, że jutro nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Tak, moi drodzy, bez poprawek tutaj stoję i wam to gwarantuję. Dziękujemy. Liczymy na to bardzo. A jeszcze słuchajcie, mamy naszego przyjaciela ludowca. Franciszka, który tak naprawdę jest Jerzym Stefaniukiem. Słuchajcie, powiem wam szczerze. Byłem z nim kiedyś na wyjeździe. I wierzcie mi naprawdę, jak on potrafił o swoich zwierzętach. A czy uwolnił jakiegoś psa z łańcucha przy okazji? Ja jestem przyjacielem nie tylko zwierząt, ale przyjacielem człowieka również. Nawet jestem przyjacielem. PSL będzie głosował? Będzie PSL za. Natomiast chodzi o zachowanie dobre relacje między ludźmi i dobre relacje między ludźmi a zwierzętami. Potrzeba dzisiaj edukacji, ciągłej edukacji społeczeństwa, żeby zwracać uwagę na wszystkie istoty, które cierpią z powodu niewyrozumiałości drugiego człowieka. Bo człowiek jest tą istotą, która nadaje ton życiu po prostu. Dlatego też zarówno zwierzęta, ja jestem zbulwersowany, jak często w mediach pokazuje się uczepione zwierzę na krótkim łańcuchu i tak dalej. Natomiast jest druga sprawa, że czasem można na długim łańcuchu psa zagłodzić po prostu na śmierć. Tutaj potrzebna jest edukacja i również w jakiś sposób, bo są zwierzęta bez łańcuchów. Ja na przykład miałem takiego psa, który nigdy się nie dał uczepić, nawet nie chciał tego, a nie można przecież jego w jakiś sposób po prostu uwięzić w klatce. Lecz potrzebna jest jakaś kontrola, żeby tu nie powstawał konflikt na styku zwierzę a człowiek. Zwierzę przyjacielem człowieka, a człowiek jest odpowiedzialny, moralnie odpowiedzialny za funkcjonowanie takich istot, jakie są zwierzęta. Zarówno to się dotyczy psów, kotów, koni i tak dalej, gospodarskich zwierząt.